Witajcie, kochani z rana. Chciałbym wam powiedzieć, że jestem zaskoczony. Tutaj jest na mojej stronie statystyka. I ostatnio było po 800 wejść. W ciągu całego dnia tam było 850 chyba parę coś. To jest chyba jakiś rekord, bo takie rzeczy się nie zdarzają normalnie. Nie wiem dlaczego, czy służby specjalne mnie zaczęły obserwować w Warszawie, czy może powiedziano coś w Sejmie na ten temat. To jest właśnie ten punkcik statystyka, wróćmy. Koło Facebooka i koło YouTube, ale YouTube jest wyłączony przez służby specjalne. Nic tam nie zobaczycie, musicie szukać. Po prostu wpisując Artur Głowacki w wyszukiwarce YouTube, to wam wtedy dużo filmów wyskoczy. Zobaczcie. Jest godzina dokładnie 7:09. 19 osób już odwiedziło tą stronę. I 35 chodziło po zakładkach. Wczoraj w ciągu całego dnia było 71, tak? Takie wartości są na tej zakładce. Tutaj jak chcecie zobaczyć moją stronę personalną, przygotowaną jako wstępna informacja na kolejne wybory, to licznik znowu jest, ta statystyka, ja to tak mówię, licznik albo statystyka, na samym dole. I tłumaczyłem dwóm informatykom, bym powiedział pochopnie jak krowie na rowie, żeby w tym liczniku zamieścili mi, że w tej chwili, jak ja teraz jestem na tej stronie i byś była ty, gdzieś tam w Polsce albo na całym świecie, to jest jeszcze taka opcja licznika, że na dole jest ilość przebywających w tej sekundzie. Zdarzyło mi się tak, że w tym momencie było na przykład 35 osób, jak 5 lat temu miałem też komitet założony w starcie na prezydenta Polski. Ale powiedzieli wtedy właśnie informację o tym, że mam zarejestrowany komitet, powiedziano to w telewizji ogólnopolskiej. I teraz taki burmistrz, obecnie wybrany przez świadomych ludzi z różnych wiosek. Chodzi mi o burmistrza w Tuczni. On mówi, że to, że pan Artur daje popularność dla tego regionu, to mi to nic nie daje. No bo oni są przygotowani na to, żeby brać. Zadzwońmy do prezesa partii Korwin, do Janusza Korwin-Mikke, bo widziałem w sieci, on pracuje już. Podejrzewam, że poszedł do kuchni, nie siedzi przed monitorem i parzy kawę dla żony. Dzisiaj ma on dużo, dużo do załatwienia. Ojej, Korwin. Ach, przepraszam. On przecież ma nogę złamaną, to on tak nie podejdzie szybko do telefonu. Dobrze. Co tutaj jeszcze byście chcieli wiedzieć? No, na Facebooku jest umieszczony ostatni film. Ogólnie muszę przemodelować też moje studio. Doszły mi ekrany z Chin, które będą wyświetlały informacje za moimi plecami, ale czekam na potwierdzenie z firmy, która będzie to instalowała. Trochę mnie to kosztowało i nim ściągnęli te ekrany, potem tam jest cała elektronika, żeby podłączyć, żeby te informacje na bieżąco przechodziły. Tutaj są dziewczyny, które chcą do mnie przyjechać jako opiekunki. Sabina nie przyjedzie, bo ona się zajmuje czymś innym. Tam była ostatnio wysłanniczka z Wałcza. Odwiedzić ją i się okazuje, że kurtkę, którą jej podarowała, znalazła się w rynsztoku pod zlewem. Także nie wiem dlaczego. Podobno Sabinie było za gorąco i chciała ją zmoczyć pod zlewem kroplami
wydobywającej się wody do kanalizacji. Taki to okazała szacunek wysłannicy mojej telewizji, która pojechała z Wałcza do Warszawy na mój koszt. I tak to wszystko jest, widzicie. Miała nakręcić filmy, Sabina jej tyle w głowie namieszała, że szkoda gadać. Sabina, Sabina, weź się za jakąś konkretną robotę, a nie tylko za umawianie się z policjantami w Warszawie i wiadomo, co robisz, tak? No, pobierz kartę podpisową, zbierz podpisy pod ustawą. Ile tutaj już jest wyświetleń, ile widzicie? Aha, ostatnio było 4900, jak skręciłem, a już jest 5484 wejścia. No, na pewno tego nie zobaczysz już w tej telewizji w realu. Dzień dobry, 24, pan w realu 24. Ponieważ po jednym dniu naszym wyłączyli ten program, jest pan Artur Głowacki, ale zapomnieli, że oni mi go przesłali i ja go zgrałem na swoje konto. Rzeczypospolitej. Widzicie, jaka jest cenzura? I oni są telewizją oddolną. Oddolnie pod stołem biorą z partii politycznej i cała nie odbyło się bez problemów w mafia trasie, innych mediów warszawskich wie, skąd oni biorą. I z Newsweeka redaktor im mówi, to pan nie wie, gdzie pan pojechał? To pan nie wie, kto im płaci? No wiem. Stąd te wszystkie opóźnienia. Czyli z Chicago tam. Udało się ale szczęśliwie jest dojechać. Tak. Panie Arturze, zgłosił się pan do nas, aby zaprezentować swoją osobę. Pani Marta była bardzo jako miła. Kandydata na prezydenta nie omawialiśmy szczegółów Pospolitej programu. Chciała tylko niegdyś mniej więcej startował pan ode mnie wiedzieć trochę informacji. Na posła z ramienia Konfederacji. Obecnie jest pan była ta rozmowa nieustawiona, tak jak jest. Obywatelem. Dlaczego sztucznie chce ludzie pan mi startować gratulowali, w wyborach prezydenckich? Że składali Chce pan podpisy starać się o najwyższy pod moją urząd kandydaturą w na burmistrza w Tucznie? No ten plan zarysował no, się ale już PiS mnie prześladował, policję nasyłał, dwie kontrole w urzędzie. A to, wiecie co, to się tak naprawdę nic nie zmieniło od 10 lat. Jak startowałem tak na burmistrza w Wałczu, ponieważ wtedy było 6 w sumie 11 lat temu, z Tuderkiem, to za mną też straż jeździła i policja, te organa siłowe. Tak naprawdę wszyscy. I to się powtórzyło po 11 latach, nie? Się nic nie zmienia w psychice i zrozumieniu ludzi, którzy są przy władzy i mają wpływ na policję. W tym przypadku na prezydenta Gdańska, akurat tutaj komendanta Arka Góreckiego, bo to się wszystko toczy. A widać było po moim materiale z policji, że zaproponowano mi, ten żeby startował. Funkcjonariusz nie rozmawiał ze swoim komendantem, nie konsultował się, tylko konsultował się z górą. Albo z komendą w Wałczu, albo w Szczecinie, albo być może w tym roku z jakimś biurem politycznym, prośbę, który obstawiał PiS. Na posła. No i tyle, tak? Miałem pozycję 15 z Konfederacji, ale. Z Konfederacji startowałem, ale byłem bezpartyjny. Jestem w Konfederacji, jestem nadal czysty. Jestem nadal tak czysty. Powiem, moje założenie stop być. Teraz tak, chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Wczoraj doniesiono mi, że w Wałczu wybuchła afera w starostwie. Kogoś ABW zamknęło i przekręty na ponad 2 miliony złotych, nie? O, i przez takie przekręty właśnie złoty leci na pysk, nie? Czyli euro zaraz będzie po 15. Po 15 będzie też. Wspomnijcie moje słowo. Ale po 5 będzie jeszcze przed świętami. Wyprzedaż złotego. Frank najwyższy w historii. Euro najdroższe od 12 lat. Widzicie? To, co mówiłem w telewizji w realu i to, co wcześniej rozmawiałem też z Krzysztofem Jackowskim z Czuchowa. Wszystko się potwierdza, nie? Wczoraj rozmawiałem z jego żoną. Umówimy się na spotkanie, ponieważ nie wiem, co we mnie jest, ale ja coś pomyślę i on w następnym programie o tym mówi. To po prostu jest niesamowite, nie? Mamy połączenie. Jest ode mnie ten człowiek starszy o 28, 29, 30, o 4 dni. Krzysztof Jackowski urodził się 31 maja 1963 roku. I ma przepiękną żonę, bardzo miłą, ma wspaniały, stonowany głos. No i co mogę powiedzieć? No po prostu
Wielkie honory. Tak jak ci tam piszą, Krzysiek, dawaj mordo, to dawaj mordo. Wiem, że nad tobą świeci ta złota gwiazda i cię ochroni. A przede wszystkim, nie powiem, że zazdroszczę, ale gratuluję ci wspaniałej żony, z którą na pewno się rozumiesz i oby tak po prostu wszystkie małżeństwa się rozumiały. Ale chodzi mi o co? Wpiszemy na przykład po jeziorze, po i e, zi, i e, ży, e, po jeziorze Wałeckie. Zobaczymy, czy wyskoczy gazeta. Aha, jest tutaj adres po jeziorze Wałeckie, trasa jak dojechać do Wałcza, ale pierwsze jest po jeziorze.com.pl, czyli gazeta mojej pierwszej dziewczyny z podstawówki, z pierwszej klasy. Ale niestety już po rozwodzie tak to jest, że jak się szkodzi, tak się człowiek potem rozwodzi. A niestety po jeziorze Wałeckie mi szkodziło swego czasu. Pamiętacie Wałczanie i Wałczowianki, jakie kręcili mi czarne wianki? O proszę, jest ta persona. CBA w akcji. Ha, ha, ha. No i co? Co możemy wyczytać o tym złamanym nosie? Proszę bardzo, w pierdlu będzie gnić. Najprawdopodobniej, bo PiS ma wszystko pod kontrolą. Jak poinformowało na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, funkcjonariusze CBA w Szczecinie zatrzymali 9 listopada przedsiębiorcę i samorządowca pełniącego funkcję przewodniczącego Rady Powiatu w Wałczu. Zarzucają mu składanie fałszywych oświadczeń majątkowych oraz oszustwa podatkowe, które uszczupliły Skarb Państwa Polskiego, czyli partię też rządową PiS, o 1,2 miliona złotych. Przedsiębiorca został zwolniony za poręczeniem majątkowym. Ja pier... Jak sobie mafia radzi? PiS z PO. Uszczuplenie 1 200 000 zamiast siedzieć w pierdlu, to za poręczeniem majątkowym, czyli za pieniędzmi, które już po prostu wysupłał, został zwolniony. Ciekawe ile? Poręczenie w wysokości 50 tysięcy złotych. No co to jest? Przecież ta mafia sobie radzi. Ale jajca. No nie. Białas przesłał nam swoje oświadczenie, które publikujemy w całości. O Jezu, jak się Białas płaszczy przed gazetą. Kuchnie. To jest dobre. Panie Białas, gratuluję. Przedsiębiorca, który kręci nimi na morgi. No nie. Masakra. Panie Białas, jesteś pan mistrzem. Wielki szacun. Kręcimy systemem. Za pieniądze, które ukradliśmy systemowi. No nie. Zajebiście. Dzwonimy do konsultantki. Fantastycznie. Fajnie. Informator oświatowy powiatu wałeckiego. Pod spodem. Tak będą ich oświecać. Zmarł Sikorski. No tak. Przepraszamy. Skrzynka, kolega na którą Tuderka. Próbujesz zdeponować wiadomość, jest pełna. Odszedł Nastąpi rozłączenie. W cień aniołów. Konsultantka jeszcze śpi. No to co? Do pana doktora. Prawnika miał wczoraj oddzwonić i takie to słowo jego. Ja nie wiem. Są wszyscy tacy niesłowni, czy jak? O, jaką piosenkę sobie ustawił.
to mi się podoba. Pioseneczki takie jak lecą czasami. Ładują pozytywną energią z samego rana. No, witam. Tu poczta głosowa plusa 5. Pewnie się zajmuję gospodarką, bo na gospodarkę rolną to może, nie wiem, krowy karmi albo poszedł orać pole. Nie mam pojęcia. Do Andrzeja zadzwonimy poety. Poeta wstaje wcześniej, bo ma wenę twórczą i pije wtedy kawę i pisze wiersze. Tak to jest. Andrzej poszedł po mleko do sklepu. Andrzej jest poetą, wydał tomiki wierszy, ale mam jeszcze kolegę. Halo? O, Andrzej, myślałem, że się już nie zgłosisz. Byłeś pewnie po mleko w sklepie, co? Akurat idę jeszcze właśnie na chodniku w połowie drogi do Rewe. No nie pierdziel, ale cię trafiłem. No. Ty słuchaj, a do kiedy... Także trafiłeś. No dokładnie. No. A do kiedy ty masz kontrakt? Do 22 grudnia. Ale zajebiście. To ty na święta jedziesz do kraju? Tak. No. I nowy rok. To ja cię jeszcze muszę odwiedzić, to poczujesz się jak w raju. No i ten... Tak jest, taka gadka, bo ona ma czasy. Ma córka, ma wtedy wolne, także na święta jadę do domu, ja na wroga i mam wrócić tutaj na 2 stycznia z powrotem. Aha. W ten sposób to. Na razie jest zaplanowane, ale wiesz, ja nie lubię planować, bo kurwa, człowiek myśli, Pan Bóg kryśli, jak to moja mama mówiła. Co jest, sobie zaplanuję, a później się wszystko pomyśla. Pozmienia. No tak, dokładnie. Jaka tam pogoda u ciebie? Mglisto trochę, tak no, jesiennie, ponuro. U nas też ponuro, już tak półtora tygodnia, albo nawet dwa, tak, ani słońca, ani nic. Tak ponuro i ponuro i ponuro, tak jesiennie. No, Andrzejku, spytaj się o tego golfa z przyczepą. No. Stawiam od razu litra i przyjadę do ciebie. No dobra, słuchaj. Mówiłem ci, ona chora jest i ten, jak przyjedzie, to od razu będę ją się pytał. Albo rybki, albo akwarium, jak to się mówi. No. Albo tak, albo ja, albo naj. Dokładnie. Wiesz, oni muszą, tak jak ci mówiłem, oni muszą, kurwa, myśleć i myśleć miesiąc. Oni są tempi. Oni są tempi. Tempaki jak sam skurczybyk. Wiem o tym, no. I dlatego wiesz, no ja już wspominałem ten, no ale kurwa to wszystko trwa u nich wszystko trwa. Od razu powinno zaraz skoczyć do góry, się ucieszyć, że się kurwa pozbędzie kłopotu, to ten, to myślą teraz kurwa. No dokładnie. No dobra, a ja ci powiem, że wchodzę na moją stronę i z rana już było chyba 19 wejść, nie? Muszę zobaczyć teraz, ci powiem, ile wejść jest. Czy ty byłeś na mojej stronie? Aha. 21, ty nie, no, ja nie, przez niecałe może jakieś 20 minut, jakoś tak? No, 21 wejść już jest, samego rana. A która jest? 7:26, no. Ludzie nie mają co robić, to zaglądają po tych stronkach, tak jak na Face'a, czy tak tego, no ale na moją stronę artur-prezydent.pl, a na Artur Głowacki też zaglądają, tu 21, a tu ile? No, oczywiście, że wiesz, jak to się mówi kolokwialnie, każdy towar ma swojego kupca, także aha, wszystko jest normalnie. Tu są filmy. Jak przyjdę do domu, 19 wejść. Jak przyjdę do domu, to ci wejdę na tą stronkę. Zobaczyć. Napisz na Facebooku do mnie jakąś opinię.
coś tam. No. Artur, trzymamy się, Dobra. walczymy nadal o Polskę wolną i bezpartyjną, bo tylko bezpartyjność to jest przyszłość narodu. Przejdziemy do Dobra, królestwa, Artur. do królestwa Artur, ja dochodzę do... polskiego, to Dobra, nie będziemy później się płacić słyszymy, podatków. Zadzwoń później. No. Słuchaj, zadzwoń później, bo ja już dochodzę do sklepu. To później, okay. później zadzwoń, okej? Okay? No, okej, okay, dobra, dobra, to Arka, no dzięki, dzięki Andrzejku, dzięki. Także na stronie Artur Głowacki tyle wejść. 19 z samego rana i jeszcze zobaczymy, co siedzi na Grosshandlu. A w międzyczasie wykonamy telefon do drugiego doktora, ale ten jest doktor, faktycznie prowadzi telewizję w Warszawie. Chodzi mi o Eugeniusza Sendeckiego, słynna postać teraz, ponieważ wykręciła się afera wokół Jabłonowskiego, tak zwanego Jaszczura. No i przybyło mu od razu 400 subskrypcji, także widzicie, jak to się kręci? Afera goniona przez Sejm i Senat wychodzi na to, że u doktora Sendeckiego subskrypcji się po prostu przybywa, nie? Abonent chwilowo niedostępny. Wyślij mu bezpłatną wiadomość SMS po treści. Żeby doktor jeszcze z samego rana spał, chyba że go konsultantka zatrzymała w łóżku. No to może do drugiego poety, Kazimierza Jasińskiego. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Pozdrowienia, oczywiście. Kaziu, ty masz ciągle wakacje. Ojejku. No dobra, Kaziu. Ty to nie wiem. Wiersze pisze i odrzuca, no. Dobra. Do kierowcy mojego busa. Zadzwonimy do kierowcy. Zobaczymy, czy mu borsuk nie wpadł pod chłodnicę. No siema. No siema. Kurczę, ty to jesteś niezawodny. Nawet o tej porze odbierasz z samego rana. Nie wpadł ci jakiś borsuk pod chłodnicę, bo miałem jakieś takie zwidy. Tak? Czy nie wpadł borsuk pod chłodnicę? Nie, kurwa, na szczęście nie, ale lis prawie, wiesz? No. Ale co, lis? Lisy? Lisy, kurwa, ganiają, ale... No. Ale uzwiał. A na którym kilometrze jesteś? Masz Berlinkę, czy już kraj? No, już jestem zaraz w Pile. Zaraz w Pile jesteś? No kurde, zajebiście. Dlaczego nie wziąłeś przyczepy z moim samochodem, żeby zrzucić na Wawelskie do roboty? Aj, Artur, dajesz ciała z samego rana. No, a widzę, że humor zapisuje. No tak. Wstałeś prawą nogą dzisiaj. No i dobrze. Wstałem już wcześniej, bo muszę iść zupę gotować, a poza tym, wiesz, mam trochę do pozałatwiania, nie wiem, czy to ogarnę dzisiaj. Może dam sobie luz przy tej sobocie. Jutro mam ustawienie też tutaj z doradcą finansowym w Niemczech. W czasie niedzieli spotykam się z doradcą finansowym. Rozumiesz? Wiesz, co to znaczy? On, on czuje grubą kasę. Żaden Niemiec nie spotka ci się w niedzielę w sprawach finansowych, żeby omawiać to, żeby prowadzić finanse. A to jest kobieta i ona się chce ze mną spotkać w sprawach finansowych. Rozumiesz? Rozliczeń finansowych. Bo to, co będę musiał odprowadzać do skarbówki niemieckiej, nie do polskiej, do niemieckiej, to ona z tego będzie miała też procent. Bo to idzie wszystko na procencie, nie? No, a wczoraj kręciłem materiał, jest u mnie na Facebooku, nie wiem, czy widziałeś, jak po prostu... No jak? Przecież tam odbierasz nagrodę. Jak? Ty tam odbierasz nagrodę i twój brat. Za zbieranie listy poparcia wśród
Polonii, którą wozicie. A to nie widziałem, to muszę wejść zobaczyć. No na Facebooku jest, na samej górze. I z tyłu leży ta opona od Mercedesa, którego sprzedałem na Moskwę, nie? Gumę dorzucę. No guma. Fajne Bridgestone, ale dwie muszę załatwić, bo są trochę starte, wiesz? Patrzałem, 160 euro kosztuje jedna opona do tej klasy. No się załamałem, no kurde. Myślałem, że po prostu odsetki wezmę, przeznaczę na coś innego, a tu muszę na opony wyrzucić, nie? Jak będziesz gdzieś widział 18 opony letnią dwa razy? Mam 4 opony, 18, proszę bardzo. Ale sprzedam 4, nie będę rozdzielać ich 2 na 2. 4 nowe opony ci mogę opędzlować. Mogę dać ci nowe i mogę dać ci używane. Nawet z alufelgami. Nie, używane. Wiesz, nie dam, bo pytał się mój instruktor teraz, co tam wiesz. Aha. Do niego chodzę. No to mam. No. Wiesz, kiedy przywiozłem? W czwartek. Leżą u mnie w garażu. Tak? No. A jaki tam rozmiar jest? Pamiętasz, czy też kojarzysz? 18 na 100%. 200 chyba 35, ale 45 albo 50, tego nie wiem, ale na 100% 18 na ładnych alufelgach czarnych, które pasują do Passata i jeszcze tam do czegoś. Nie, on tam jeździ tym Citroenem C6, tam widziałem 18 i mówił, że dwie opony na lato będzie szukał, bo mu zeżarło, teraz przerzucił na zimę, ale już na lato będzie się zastanawiał. Ale mam też nowe Bridgestone'y. Mogę mu je sprzedać, ja wiem, za pół ceny. No to... Od mojego nowego auta. Od mojej nowej Insignii. Ja zdejmowałem letnie, bo się teraz zima zaczęła i włożyłem ładne zimówki. Mogę je sprzedać za pół ceny. Jak chcę, to proszę bardzo. Tylko, że 4, nie 2. Nie, no 4, no tak? Daj spokój. Pięknie letnie opony. No przecież nie będę rozdzielać. No najwyżej wsadzę do innej Insignii albo do innego auta. Mogę... No najwyżej później, jak będziesz miał tam chwilę, to mi przyszli SMS-em po prostu te wymiary i cenę, no, jaką byś tam chciał. Dobra. W poniedziałek mu tam pokażę, nie? Dobra, nie ma sprawy. Muszę iść się tam też usprawiedliwić, bo wczoraj mi nie było. No tak, że jeśli go zagaduję, no mówię, no nie wiem, mówię znajomy ma opon, mówię, musiałbym po prostu popatrzeć i... Szkoda, że teraz nie przyjechałeś, bo byś je mógł zabrać po prostu tak profilaktycznie. No ale dobra, a kiedy teraz będziesz? No nie wiem, chyba po całym tygodniu, wiesz, dopiero w czwartek, bo w tygodniu nie mogę, to mnie nie puszczą, ale myślę, że może przyszły czwartek taki sam manewr zrobię jak teraz. Aha. Tak sobie nie pójdę i tyle, nie? No rozumiem. Jasna sprawa. Ale mogłem ten, tak? Widzisz, no, ja po prostu się zjawiłem 3 godziny na trochę później, czyli kurwa nie mogę z tej hagi pojebanej. Ponowiono prośbę, żebym... Wiesz, jakbym zrobił, kurde, tak jak miał po prostu wczorajszy plan, ja bym się cofnął tutaj, to ja bym wczoraj, ja bym przyjechał, bo ja miałem tylko 3 osoby, ja wziąłem rower, kurde, szafki, półkę jedną złożyłem i pół bagażnika wolne, nie? U auta, nie? Tak jak no. Te kartony, bym wziął mu tak przypomnę, ale... Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie, konferencja. Tak, u Ciebie o 12 dopiero w nocy, nie? Gdzie kurwa, będę zawracał dupę. Nie, co ty, ja i tak poszedłem w pół do pierwszej spać. To mi tam, wiesz, jak mówisz, że jesteś, to tam mogę i nawet o trzeciej wstać. Ja nie jestem problemowym, powiedzmy... przedstawicielem. Z ludźmi, żeśmy tutaj też walczyli, bo to kurwa w tych korkach tam zdredy na Eichhofer zamknięta, cała autostrada, kurwa mówię, ja pierdolę, czakami takimi, wiesz, te ciężarówki się popchały, poblokowało wszystko, mówię, nie, już mam dzisiaj dosyć, mówię, kurwa, jeszcze Szczecin, wiesz, do ogarnięcia, ja pierdolę. Ale chciałeś górą czy Frankfurt? Górą chciałem. Byłem właśnie na Szczecin. Nie mieli obstawy? Policja niemiecka? Nie. Dzisiaj była cisza, nie? Jak nigdy. Aha. No dobra, Artur, ale ja powiedziałem tobie, ja czekam na to, żebyś mi zrobił filmy
z przekraczania granic, bo zrobimy program. Oni tutaj panikę sieją medialną, a wszystkie granice są otwarte, nie? No, wysłałem ci jeden filmik na Facebooka. No muszę zobaczyć. Nie, na Facebooka to mi nic nie wklejałeś, to na Messengera chyba. Nie na Facebooka, tylko na Messengera tylko, no. No to muszę znaleźć, to mi mówiłeś, no. Ale chodzi o to, że jak nakręcisz, przyjedziesz z telefonem, nie musisz tego wpuszczać. Ja to sobie ściągnę na komputer i potem to wgramy w YouTube, rozumiesz? I napiszę autorem jest. Napiszę, że jest autorem Artur, nie? Na przykład. Albo Artur K. Kropeczka, żeby tam. Bo ty się brzydzisz swojego nazwiska w sieci, nie? Potem ci twoja żona tam robi wymówki i tak dalej. Niech mnie za dużo tam nie widzą, bo tam byłem nacenzurowany. No tak, tak. Ale wiesz o co chodzi, nie? Musisz kręcić reportaże i tak dalej i wtedy będę ci dawać opony na handel, sobie tam sprzedawaj i będziesz miał na jakieś słodkie bułeczki z żonką i z tym, i z synkiem. Ty też masz syna Bartosza, tak jak ja, nie? No też, jak nie było. O, a co twoja żona mówi, przyjechałaby tutaj? A co? Ty kurwa, wyśmiała mnie. Dlaczego? Mówi jakieś kurwa, teraz im to śmierdzi, co on do mnie gada, 500 euro, to kurwa burdel, kurwa na mięso chcecie mnie przerobić, wiesz. Ona się teraz mnie boi, nie? No dokładnie, ona się teraz ciebie boi, że chcesz ją przerobić na mięso. No ale sam, ale Artur, powiedz tak, sam dobrze wiesz, że realia są takie, jednego dnia podstawę ma, tak? Jednego dnia zarobi 300 euro czy 200, drugiego dnia może zarobić 500 euro albo więcej, zależy po prostu jak pracuje, tak? Ja do siebie gdzie? No. Na przykład. Nie, no wiesz, jest dużo towarów do sprzedawania w internecie, a tutaj w Niemczech się to jeszcze kręci. Przez internet jest sprzedaż, nie? Jak ona cały czas siedzi na komputerze, to jaki problem siedzieć na komputerze tutaj, robić robotę i sprzedawać towar w Niemczech, nie? Tym bardziej, że niemiecki zna, no po prostu, ja nie wiem, no naprawdę są kobiety dziwne teraz na tym świecie. Chcą zarabiać pieniądze, ale mówi, do burdelu chce się mnie wpędzić. Czy ona powariowała, do jakiego burdelu? No, ja mówię, no to jak ja jestem przeciwnikiem burdelów, i teraz CBA jeden burdel zamknęło w Warszawie na mój wniosek. Autentycznie, nie wiem czy wiesz. No ona mówi, żebym kurwa wywieziesz mi pizdo, żebym już nie wróciła, nie? Mówi kurwa. A to już przejął kurwa. Taki chuj ryzykowi tam, a tobie nie dam. Ale ty kurwa cholera jedna. Zadzwoniłem przed chwilą do Korwina, ale nie odebrał. Bo przypomniało mi się, że on o lasce chodzi. On miał złamaną nogę, nie? Mówię, to pewnie nie zdążył odebrać telefonu, nie? Zawsze nie było problemu, żeby w pół do ósmej to już był na nogach, od piątej chodzi, albo nieraz do pierwszej pracuje w sieci. Tam nieraz gadamy o 12 w nocy, wiesz? No, z Korwinem, tak. Korwin jest równy gość. On tam jest jak, wiesz, jak szlachcic na Włościach, nie? Jak pies nie zaszczeka, to będzie wszystko dobrze. Jak zaszczeka, to też musi patrzeć, czy go nie inne wilki nie ugryzą, nie? Wiesz o co chodzi w tej metaforze, no. Okej, okay. Czyli dojeżdżasz do Piły, kurczę. No to dobrze, w porządku. A ja się umówiłem w Pile z jedną dziewczyną, wiesz, która pracuje w urzędzie. Powiedziała, że nie chce ze mną kawy pić, bo nie po to się będziemy umawiać, nie? Mam nadzieję, że będziesz u mnie w komitecie w starcie na prezydenta Piły. Tak, jasne. No. No dobra, słuchaj, a wstawiliście to moją BMW-kę? Na ulicy? Nie, jeszcze nie. Jak ja przyjadę teraz, jutro może pojadę, jak Adam jutro nie pojedzie, to może jutro pojadę do niego i wtedy się tam wystawię. No, ale dokładnie, Artur. Wystawcie tą BMW-kę, bo tak to ja sobie mogę twierdzić, że wam nie zależy na tym, żebyście zarabiali pieniądze, nie? No nie, no. Pewnie, że ile tam ogłoszenie kosztuje? 30 zł? Możecie je wyróżnić. No,
Wyróżnienie wstawcie za 40 i już, no. No dobra, dobra. Bo ja tutaj mam na oku, bo ja tutaj mam na oku ładnego Mercedesa, no po prostu szkoda nie wziąć, no. 5 litrów. A jako tam to nadać 11 900 czy 10? 11 900. Dobra. Przecież wy musicie zarobić, tak? Urząd Skarbowy musi zarobić, przecież oni chcą małe pieniądze zawsze. Zawsze coś trzeba ciągnąć, tak? Kurde, może mówią Toyota, opierdzielę, jest jakaś... Mam przeczucie, że ją sprzedasz, że ją do 2 tygodni sprzedasz, tą Yariskę. No, wiesz co, tam, nie wiem, kiedyś wspominałem ci taką laskę tam wiosłem do Niemiec, też do opieki. No, tam atakuje mnie ostro, kurde. No. Mówi, przyjedź, kurwa, do mnie, mówi, gołąbki zrobię. Mówi, kurwa, pączusie zrobię. Ja mówię, no jasne, już wiem, co ty chcesz, nie? No, no. I one tak ale nie chcą, mówi, i one nie chcą do burdelu Artur, jechać, ty. Zobacz, i one nie chcą do burdelu jechać. Tak, ale mówi do mnie tak, ale Artur, przyjedź, to pogadamy w sprawie Toyoty. eBay, no to... No to dobrze, no. I ja mówię, no to teraz zarzuciłam, mówię, przynajmniej i mówię, przyjadę. No tak. No to dobrze, bo co to dla niej tam, kurczę, dwie pensje odłoży i ma Toyotę, nie? Nie, ona ma, jest tak zarobiona, chłopie, że ona nie musiała tam robić, że ma, po prostu nie ma co robić w Polsce i tam ma te opiekunki, wiesz, z tą babcią siedzi. Aha. Ona ta kobiecina ma, ona ma to, co wiem. Co ona ma? Oni kiedyś miała, kiedyś 100 hektarów ziemi, ona kiedyś miała gospodarstwo, wiesz? Aha, rozumiem. No. No. No to dobrze, dobrze. No to działaj. No. 10 lat temu mąż jej wydarzył, odchodzi od niego i nie ogarnął tego, bo ona już miała tego wszystkiego dosyć. No i się, kurde, wiesz, załatwił. No, no to wiesz, wszystko w pizdzieci wyjechała. Dzieci duże też gdzieś tam się rozkręciły i mówi tam, nie chce siedzieć w tym domu. I ty, kurde, wiesz, gospodarstwo, maszyny, wszystko stoi już od 5 lat. Ja mówię, po co to kurze stoi, to trzeba sprzedać. Ziemię tam sobie zostaw, nie? Ale maszyny to wszystko gminie, popsuje się, kombajny, ciągniki. No tak. No, no i co ty powiesz na temat tego Mercedesa 5 literków w benzynce V8? No nie, no bestia fajna, nie, na pewno. No dowiadywałem się tutaj w salonie Petersa, mówi, nie ma się co zastanawiać. Jak od Jurgena, to mówi, nie ma się co zastanawiać, nie? No ale za tą cenę? Co? Cenę za wysoką, powiedział, co ty, połowę ceny ten Mercedes jest warty. No. Nie taką cenę, jak on powiedział, nie? Za połowę ceny tak. Czyste auto, nie ma dużego przebiegu, daj spokój, no naprawdę, nie do zdarcia auto, bo mówi, te silniki latają i latają, a jeszcze jak jest na gazie, to będziesz miał, na gazie ta pojemność, to będziesz miał tak, jakbyś użytkował klasę A 180 w dieslu, nie? No. To te koszty ci wyjdą. Trochę więcej palą, nie? Ale mimo wszystko to jest gaz, nie? Tak. No tam po ile gaz jest teraz w Polsce? No powiem ci, że kurwa drogo, bo ponad 3 zł już nawet stoi. 3 chyba też tam, nie? Ja pierdzielę. Tak 20 ci spali, to masz tak 65 zł, nie? Nie, tam około 15 żłopie. No to 45 zł to tak jakbym jechał tuarkiem na dieslu. No, o. No, no to czy tuarkiem pojadę, czy tym 5-litrówką pojadę, to jeden grzyb, tak? Za 5 litrów ile tam V8? Proszę? V8 to jest? Tak. Jest 3 miesiące. No. Także ten, a potem jeszcze.
GLA załatwią, nie? A byłeś z tymi alusami unielone jeszcze? Z czym? Z tymi alusami od AMG. Nie, właśnie tak myślałem, czy by na razie nie zawieźć dwóch, żeby mi wsadził jakieś opony, bo te dwie są dobre. A weź spróbuję wystawić ty teraz na mecie na niemieckiej stronie. No, spróbuję wystawić, może tam wezmę, ja wiem, z 1200 euro. Może z 800 ktoś weźmie, jak będzie chciał. No nie wiem, miałem pojęcia. Mogę spróbować. Spróbuj właśnie tam wystawiać, ale nie w Polsce, bo to w Polsce, to wiesz, w Polsce to tam kurwa gdzieś 2,5 tysiąca chodzą, 2,5, no tak. Szału nie ma, nie? No dokładnie, szału nie ma. To już, jak sprzedam, to może dobrą maszynkę do golenia sobie kupię w końcu, bo cały czas na pianę się golę. Dobra, Artur, jak dojedziesz i porobisz zdjęcia na Olixa, to daj mi znać, jak wstawicie, ok? Bo ja ci przeleję pieniądze. Dobra. Czyli co, Artur? Walczymy nadal o Polskę wolną i bezpartyjną? No cały czas walczymy, okej. Okay. Dajcie znać, bo może akurat sprzedacie, a... Wiesz, że to jest walka z wiatrakami, nie? No ja wiem, ale no wiesz, walka z wiatrakami, ale wiatraki się kręcą cały czas. Wiatraki się kręcą, sam dobrze widzisz, ile jest wiatraków tych, które produkują energię i jakoś to się kręci. I cały czas autostradami te śmigła transportują w nieskończoność. No. Dobra, wstawiacie na Olixa, to wtedy zarobicie pieniądze przed świętami, bo tak to macie po prostu cały czas zęby w ścianę i klepiecie biedę, nie? No bieda, kurwa, bieda. Jak będziesz siedział z żoną, powiedz jej, że kupiłem wczoraj jej butelkę wina. Niech się zastanowi. Chuja, tamtej nie wzięła nawet, nie? No. Nie wzięła? Taka nie, jest. Boi się, ona tak się wszystkiego boi, że tam jest coś, kurwa, przyciknięte, nie? Nie, no to ona jest chora. No. Ona jest chora. No. Tak się boisz, mówię, nigdy ci czegoś złego nie zrobiłem, a ty, kurwa, wszystkiego jest podejrzliwa. A po co ci on, a on ci wykorzysta, a zobaczysz, on bez tego tego nie robi. Nie, no nie rzucaj słuchawki, jak dzwonię do ciebie. Mam pytanie, czy kartofle podrożały? No, wiesz. A wiesz, że kartofle podrożały? Czyli podrożały? Kartofle podrożały. No tak. A wszyscy mówią, że nie ma inflacji. No to jest inflacja. No dobra, no ja nie dyskutuję na temat inflacji, bo się ubieram. No ty nie dyskutujesz, ale ty chodzisz na te zebrania z tym Hokiem, PiS-em i tak dalej, to im powiedz, jaka jest inflacja. Ludzie nie mają pieniędzy. Ludzie nie mają pieniędzy, jest inflacja, rozumiesz? No tak, wczoraj dzwonię do Celiny, że przygotowała mi 2 worki ziemniaków. Ona mówi, że nie ma ziemniaków. Mówi, jak nie ma ziemniaków? Chociaż pół worka. Idzie ziemniaki wykupione. Tak, mówi, wtedy płaciłeś za chyba złotówkę za kilogram, a teraz tam wychodzi chyba złoty 30. Ty przez miesiąc czasu 30% ziemniaki poszły w górę. No, to co oni pieprzą? W rządzie, że jest inflacja 4,5%. No ja dziękuję, wiesz co? Kłamią. No, tak samo ponad z granicą. To na tej granicy białoruskiej tutaj zupełnie co innego, jak mówią w mediach. No. Ale słuchaj, ja na granicy dzisiaj tankowałem AdBlue. Jak zawsze tankowałem po 2 chyba, 2,20, 2,30. To dzisiaj było 4,50 kurwa prawie. 4,50 za AdBlue. To zobaczcie, co podróżało. O 2 zł, 100% dalej. 80%. Kurwa, coś się im pojebało, pomyliło, czy co? A co to jest to AdBlue? Co to jest? To jest ten, wiesz, do tych nowych silników dieslu, wiesz, z ekologii, nie? Żeby one po prostu mniej emisji były, wiesz. A to jest mocznik zwykły, nie? No. Mocznik? Ty na moczniku jeździsz? Tak. To ja... obok zbiorniczek taki mam. No. Zbiorniczek taki mam i muszę lać AdBlue. To się nazywa AdBlue, oni na to mówią. Ale no to jest mocznik, bo ja
ja na trawniki wywalałem to pół na pół z wodą, bo ty, kurwa, tam gdzie nie chciało mi rosnąć, to od tego mi rosło, nie? Kiedyś mi koleś od ciężarówki powiedział i mi tam spuścił 5 litrów. Mówiłem, co ty pierdolisz? No tak, mówi, normalnie podlewaj tam, gdzie ci nie chce rosnąć, a zobacz, jak będzie rosło. I rzeczywiście. A to się okazuje, że rzeczywiście to jest mocznik. I teraz się okazuje, że tak, że nawozy wszystko poszło tak do góry, no, że ci te bambry, kurwa, po prostu, wiesz, jeździli chyba na CPM i ja, wiesz, lali, bo tam było po 2 złote za litr. Aha. No, pierdolił 2000 i na pola miał już, nie? No, rozumiem, rozumiem. No. Ale jajca. I tak chyba, to podnieśli, kurwa, wiesz, o 100% się strzaili. Nie wiem. Nieźle, nie. Chyba tak, bo jak się strzaili, że oni to, rolnicy traktują to jako nawóz, a nie jako paliwo do ciągników, tak. No to ale jaja ty. No. Dobry sposób, co? Jedziesz po nawozy do stacji CPN-u, ty. Po nawozy do stacji CPN-u. Po nawozu, kurwa, 2000 czy 3000, no to lepiej pierdolność 200 litrów, nie? No tak. I za 400 zł. Ale jaja. Potem ty jesz chleb, a śmierdzi paliwem, kurwa. No, ale to nie jest paliwo, to jest taki po prostu jakbyś tą wodę lał, taką białe mleczko, takie coś trochę, wiesz? No, a ile tam masz, a ile masz zbiorniku, żeby zatankować? Ile litrów chodzi? 20 litrów jest max i to mi wystarczą gdzieś na jakieś 6000 litrów, bo tam gdzieś, wiesz, mięso filtruje, to znaczy filtruje, no, odparowuje, gdzieś tam coś bierze, wiesz, no. Aha. Jednak wiesz, gdzieś tam, ja wiem, kurde, 2-3 trasy walne i czy tak 15 litrów mi wchodzi, nie? Rozumiem. A to ja takie coś też muszę do tuarka wlewać, czy nie? Nie, tuarek jeszcze nie ma, bo to starszy silnik jest, nie? Aha. Ale to nowsze od 2016-17, bo tym no, są te starsze silniki, a teraz są te, nie wiem, już... emisja spalin jest ta norma 6 czy 7, kurwa, te silniki nowe, to wchodzą te no. Wszystkie ciężarówki, busy, to już wszystko ma blu, nie? Jak sprzedacie mi to BMW, jak sprzedacie mi to BMW, to wtedy może dam wam tuarka do sprzedania. O. Ale może. Najpierw trzeba sprzedać to BMW. No, sprzedajcie BMW, muszę przyjechać i wtedy... wiesz, ale ja nie przyjadę, póki tutaj nie dasz mi jakiejś dziewczyny do opieki, no. Kurwa, masz ich tam tyle kolorów do wyboru. No ale widzisz, co się dzieje, no tam, do tamtych, zadzwoniłem wczoraj do tej jednej, co jest 120 km, ona mówi, że plany się zmieniły, jedzie do Polski jednak. O. No. Na kawę, na ciastko może pan przyjechać, nie ma problemu, no to napisz mi SMS-a. No to widzisz, tak ma w głowie namieszane, że SMS-a nie napisała do rana, tak? Taka gościnność. Pierdolenie o Chopinie, tak? No, ale naprawdę. Sprawdziła cię i... Ale gdzie mnie sprawdziła? W internecie cię sprawdziła i się chyba przestraszyła, co? Z kim ma do czynienia? Ja nie wiem, czy mnie sprawdzają w internecie. Ale ja nie wiem. Czy ja jestem sprawdzany w internecie? Rzuca cię zaraz, tak jak mówisz, proszę wpisać Artur Głowacki i wyskakuje prezydent, kurwa. No to oni głupiają wszyscy, nie wiem, no to kałam, kurwa. Aha. No. Ach, o to chodzi. I no, i wiesz, i zaraz klapka im się zapala, czy to nie jest zał, nie? Aha. No. No ale ja im powiedziałem, co ja tutaj robię. Była ostatnio u mnie ta opiekunka, co wyjeżdżała do Gdańska i ta nowa, co przyjechała od Kaśki. To powiedziałem, co ja tu... Oni mówią, wchodzisz, no co ty tutaj robisz, prezydent, nie? Ale autentycznie ty. Ja mówię, napijecie się kawy czy czegoś? Nie, kawy nie chcą. No to nalałem im po szklance piwa, nie? No to wypiły z chęcią, pokazałem listy, że piszę, że mam listy już spakowane, wiesz, do Warszawy, do biur poselskich, do telewizji. Ja im to pokazałem, nie? Ja mówię, widzicie teraz, co ja tutaj robię? Wiecie, po co ja tutaj jestem? Bo ja się tutaj ukrywam. No. Tylko powiedziałem, nie mówcie tego, nikomu nie mówcie o tym, że ja się tu ukrywam. Rozumiecie? Ja się tu ukrywam, bo w Polsce,
Bo w Polsce by mnie zamknęli. No, w Polsce by mnie zamknęli. Ale to już się sprzedały. No, ja powiedziałem, żeby tego nikomu nie mówiły, tylko zatrzymały dla siebie, nie? To co robi kobieta na taki sygnał? Dzwoni słuchawką po wszystkich opiekunkach, że tutaj jest prezydent, który się ukrywa na uchodźstwie. No jak? No zaraz jest. Tylko powiedz komuś, tylko nie mów. Tak. Bo to 3 razy kurwa większa moc. Nie? Dokładnie, 3 razy mniejsza moc. Ty słuchaj, wiesz co on powiedział? Żeby, tylko nie mów o tym nikomu. Tak, i od razu opiekun aż pali pod nogami, żeby lecieć i wypaplać, nie? No dokładnie. A jak twoja żona powie, że. A jak twoja żona powie w rodzinie, że ty jej przywiozłeś winę od prezydenta, to na 100% jest coś wstrzyknięte, bo nie wierzą rządowym, rozumiesz? A przecież ja nie jestem rządowy. No. To jest po prostu utrata zaufania. Nie mówię, ja tam nic nie chcę, kurwa, nie wiem co to jest. Skąd to jest? Jakiś wynalazek, kurwa, dlaczego? A to normalne czerwone wino. Jeszcze tam małej mocy, bo chyba 8,5% ma, wiesz co? Ale daj spokój. A to musi zaraz mieć konspirację, bo ona całe życie właśnie konspiracja zaraz w głowie. To trzeba było otworzyć tą butelkę i samemu tego litra wyduldać przy niej. No, któregoś razu tak zrobię, jak mnie zagotuje, bo nie chcesz to zobacz. Jesteś głupia, to straciłaś, zobacz. Jaka jest, kurwa, tutaj mówię, kurwa, mieszanka. A weź sobie podgrzej, bo ja piłem z lodem wczoraj i nakręciłem ten film, to zobacz na Facebooku, ale powiem ci tak, weź sobie to parę goździków i w garnku troszeczkę podgrzej, wiesz? Napisz się ciepłe, łyżkę miodu jakbyś miał, ale albo takie zimne też jest fajne, ja lubię zimne, wiesz? Ale niektórzy jak podgrzeją, wypiją szklankę, to mają śrubę, nie? No wiem. Bo ciepłe takie, normalnie to alkohol właśnie... od razu masz we krwi. Stary, w Holandii serwowo właśnie na ciepło, nie? No. O, tu Niemcy też piją to wino na ciepło. Ale teraz jarmarki im zamknęli. Ty wczoraj słyszałem, że jarmarki przygotowane, wszystkie budy zamknięte. Nie ma żadnych jarmarków. Kiermasze wszystkie kurwa zwołane, no. Tak, ale oni się wkurwią. Ci wszyscy Niemcy to pójdą z tym do sądu. No tak, no bo oni jeszcze warą, no to dodali, wszystko mieli pootwierać, nagle kurwa ty, ej. Ale samo, zobacz, wydzierżawienie placu pod kontenery, czy pod te budy, tak? Transport zapłacony, nieraz ciągną się po 200 km na te jarmarki. Towar zamówiony. Wszystko jest opłacone, towar jest, a tutaj kurde, jeb, zamknięte, bo decyzja rządowa. To samo u nas. No, to jest banda idiotów. To idź do lasu, kurwa, no. Ale słuchaj, ale oni przez to uczą ludzi, wiesz czego uczą? Jak kombinować, jak sprzedawać, żeby im podatków nie odprowadzać, bo to jest banda faszystów, nie? Niszczą swoje narody. Naprawdę niszczą swoje narody. To samo w Polsce. A przecież wiedzą, że i to i tak nic nie zadziałało. Ale w zeszłym roku. I tak było, i tak będzie. No. W Austrii wprowadzają obowiązek szczepień dla wszystkich obywateli. W Austrii. Tak, słyszałem. To już jest kurwa chore, kurwa, nie? Chore. Ja pierdolę. Chore. Wiesz, ile ludzi umrze? Oni sobie nie zdają sprawy, że to wyjdzie w przyszłości. Będą akty prawne i będą sądy rozpatrywać to, bo to jest po prostu, to będą procesy o ludobójstwo. Bo ludzie są ludzie, którzy przyjmą tą szczepionkę i przejmą, łagodnie przejdą sam fakt zaszczepienia, a są ludzie, którzy umrą po tych szczepionkach. No, wszystkie... a wiesz, że Johnson upadło, kurwa, ogłosił? Nie. No, opadłość ogłosił, bo okazuje się, że ileś tysięcy ludzi, kurwa, zaskarżyli ich i odszkodowania tam miliardowe, kurwa, mają iść i stwierdził, że się, kurwa, woli zamknąć, ale to chodzi sprawa o ten targ taki, ten puder, kurwa, wiesz, to był do sypania dla dzieci, dla kobiet chyba tam w ciąży, czy tam jakoś tak, ten taki puder, to był do sypania, Johnson, nie wiem, czy kojarzysz. No i co? No i to się okazuje, że to było jakiś tam chemię miało to w sobie, że powodowało właśnie raka macicy i tak dalej, wiesz? I to było, udowodnili im, kurwa, a oni nadal to, wiesz, sprzedawali gdzieś tam jakieś takiej, wiesz, troszeczkę biedniejszej jakby
poszli na rynek z biedniejszym społeczeństwem, to było mniej, wiesz, jakby mniej informacji miało na ten temat, nie? Aha. Przez ile się zmarło przez ostatnie 10 lat, a oni doskonale o tym wiedzieli, a nic z tym nie zrobili, wiesz? Dalej to handlowali, tylko poszli jakby w rynek do tych biedniejszych ludzi, którzy kurwa nie mają świadomości. No rozumiem. No. Żeby wyprzedać może też no, zapasy. Tak, żeby to, i to nadal sprzedawali, pomimo wiedzieli, że to powoduje raka i gdzieś tam kurwa i tamto, tamto. Zobacz kurwa, a on, no i teraz upadłość, no bo ileś tam no, miliardów, czy dziesiątki, czy setki miliardów, już nawet nie wiem, gdzieś czytałem to ostatnio, nawet w razie coś pierdolili. No, już to kurwa masakra, to z tymi szczepionkami. Też wyjdzie za parę lat, że no, że jednak coś tam kurwa... Wyjdzie, coś wyjdzie. Było, tak? Słuchaj, 2-3 lata i wyjdzie ta afera. 2-3 lata, więcej nie daje. I zaczną zamykać tych, którzy decydowali o tym. Zobaczysz. Albo ludzie po prostu pozamiatają, bo ktoś na tym zbił fortunę. Ludzie to, albo wiesz co, natura to wszystko wyrówna. Właśnie. Natura. To też tak może być, wiesz? Z czasem to dzisiaj, wiesz. No tak, wiesz, słuchaj, jak każda wojna, nie? Ileś set tysięcy czy milionów ludzi musi zginąć, to teraz mamy wojnę niestety ale hybrydową, taką jaką mamy, jakie czasy. No, też musi trochę tego ale Artur, zginąć. Artur, ja ci powiem jeszcze jedno. Musisz się przygotować w gruby, ładny atlas z mapami, mapy po prostu, dlatego że będzie też wojna elektroniczna. Jak zestrzelą satelity albo po prostu Putin wyłączy jakiegoś satelita, to nie będziesz miał nawigacji, ty zgłupiejesz, bo ci się wszystko pomiesza. O, rozumiesz? Zabrać prąd, to już jest... Nie, bo ja wiem, że ty sobie poradzisz, bo ty mniej więcej wiesz, jak jeździłeś, ale tak czy inaczej, będzie ci cholernie trudno. No. Bo ja ci powiem, ja teraz pojadę gdziekolwiek, czy na dół, czy do góry, bez nawigacji, nie? Tutaj w Niemczech. Holandii tak dobrze nie znam jak ty, ale ten, albo Belgii. Ale inni, którzy na przykład Niemcy, jak nie będzie nawigacji, to nie wyjadą z domu na zakupy. Nie wiem, tak. No. Oni nie dojadą. Pomimo tego, że jeździ codziennie do pracy, on jeździ na nawigacji. On jedzie na nawigacji. Dzień w dzień i nawigacja mu powie skręć, to on skręca. I do pracy nie dojedzie, kurwa, no. Nie. To jest po prostu idiotyczny naród, nie? No nie mówię o wszystkich, tam powiedzmy 10% logicznie myśli, ale te 10% to kieruje właśnie tymi wszystkimi.